Młodzi rybniccy bokserzy na długo zapamiętają swój występ na międzynarodowym turnieju bokserskim w Krakowie. W turnieju o złotą rękawicę Wisły doskonałe walki zaliczyli dwaj kadeci startujący w wadze do 60 i 63 kg. Nie znaczy to wcale, że pozostali juniorzy pozostali w tyle. Młodzi bokserzy RMKS-u Rybnik na zawodach w Krakowie spisali się nadspodziewanie dobrze. W kategorii do 60 kg bezkonkurencyjny okazał się Fabian Schmid. Rybnicki kadet najpierw pokonał na punkty jednego z faworytów, mistrza Irlandii Conora Burnsa. W półfinale młody rybniczanin trafił na Francuza Alke Marsiego i jego też udało się Fabianowi wypunktować. W finale rybniczanin trafił na mistrza Polski Szymona Kajdę i jak się okazało, on również nie był w stanie zatrzymać Fabiana. Warto zaznaczyć, że był to pierwszy występ Schmida w kategorii lekkiej. Do tej pory rybniczanin startował dwie kategorie wagowe niżej. Inny rybnicki kadet, Damian Piwowar, również pokazał się z jak najlepszej strony, tym razem w kategorii do 63 kg. Rywalizację po wolnym losie rozpoczął od półfinału, gdzie pokonał jednogłośnie Konrada Gancarczyka z Krynicy Zdroju. W finale natomiast Damian nie dał szans mistrzowi Ukrainy Andrejowi Manolienko, pokonując go również 3-0. Z kolei wśród juniorów wart odnotowania jest występ Sebastiana Konska w wadze do 64 kilo. Sebastian w półfinale uległ mistrzowi Niemiec Sahanowi Aibai 1-2, jednak w ostatecznej klasyfikacji rybnickiemu juniorowi przypadł brązowy medal w tej kategorii.